Na nam czas w poranku wnet zameldować się za ocean do państwa, które ciągle uchodzi za największe supermocarstwo naszych czasów. Chociaż pytanie, jak długo po pandemii, czyli Stany Zjednoczone. Tam rok 2020 to rok rzeczywiście zupełnie wyjątkowy. Przy telefonie Maciej Kożuszek, dziennikarz, tygodnik Gazeta Polska.net, szef działu Świat tegoż tygodnika. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. No to co, już ułożyliśmy sobie jako dziennikarze wszystkie bomoty i wszystkie zdania okrągłe, które będą opisywały amerykański rok 2020? No, znaczy nie, może ułożyliśmy sobie jako dziennikarze. Ja sobie jeszcze nie ułożyłem jakiegoś takiego bomotu, trochę mnie pan zaskoczył, redaktor, ale rzeczywiście był to rok zupełnie bezprecedensowy, nie tylko ze względu na to, co się wydarzyło pod koniec tego roku, czyli pomiędzy 3 listopada, a nawet można powiedzieć dzisiejszym dniem i to, co się wydarzy do 6 stycznia, czyli całym tym procesie wyborczym i procesie powyborczym, ale także myślę, to co się wydarzyło wcześniej było bardzo, bardzo istotne. I konflikty polityczne, które w Stanach Zjednoczonych drzemały, czy może nie, może to złe słowo drzemały, były mocno już zarysowane, zintensyfikowały się, posługując się zdaniem, na które powołuje się Rafał Ziemkiewicz. Przyszłość wygląda tak, że jest to samo, tylko bardziej. To jest cytat z jakiegoś pisarza science fiction bodajże. I rzeczywiście tak jest, tak było w Stanach Zjednoczonych w 2020 roku. Mieliśmy te same zjawiska, które obserwowaliśmy wcześniej, tylko bardziej. Niektóre z nich osiągnęły, można mieć wrażenie, już punkt jakiś taki szczytowy. No i też ciekawe będzie obserwować to, jak dalej będzie się to rozwijało. No dobrze, to jakie to były te szczytowe elementy, bo mieliśmy i pandemię, i wybory, i wybuch protestów rasowych. To tylko 3 elementy, a każdy z nich zasługuje na zupełnie osobną i wielogodzinną rozmowę. My musimy to w kilka minut ubrać. Które z tych będą najważniejsze? Pewnie pandemia to będzie to, co najbardziej za lat 10-20 zapamiętamy z roku 2020, ale pewnie także ruch Black Lives Matter też się zapisze na kartach historii. Wydaje mi się, że tutaj nie chodzi tylko, jeżeli mogę nie zacząć od pandemii, o ruch Black Lives Matter. Zresztą te dwie rzeczy są ze sobą bezpośrednio powiązane. Trzeba pamiętać o niesłychanym upartyjnieniu w ogóle tych spraw pandemicznych, co jakby widzieliśmy we wszystkich krajach, ale w Stanach Zjednoczonych to było wyraźnie widoczne. Mieliśmy ekspertów, już nie mówimy o jakichś politycznych panditach, jak to się mówi po amerykańsku, czy publicystach, którzy mówili, ci eksperci od wirusolodzy to nawet byli, którzy mówili, że tak naprawdę jak protestują tysiące ludzi na protestach Black Lives Matter, wykrzykują swoje hasła, oczywiście emitując przecież te wszystkie tak zwane aerozole, ewentualnie zawierające COVID, to ci eksperci, ponieważ to służyło interesowi demokratów i liberalnej lewicy, te demonstracje, to mówili, że właściwie stres, który spowodowany byłby nieuczestniczenie w demonstracjach, byłby groźniejszy ze zdrowotnego punktu widzenia niż uczestnictwo w demonstracjach, a potem ci sami eksperci mówili na przykład, że uczestnictwo w obrzędach religijnych, nawet wtedy, kiedy nie wiem, w kościele czy w synagodze jest 1/3 jej pojemności, czy 1/3 wiernych, to i tak to jest bardzo niebezpieczne i należy to jak najszybciej przerwać. Zresztą to upolitycznienie tej pandemii nie dotyczyło tylko procesu Black Lives Matter, ale także chociażby tego, jak traktowano szczepionkę. Pamiętamy, szczepionka była zła, dopóki była szansa na to, że ona się pojawi za prezydentury Donalda Trumpa. Zresztą sama decyzja koncernów też wydaje się upolityczniona, że kilka dni dosłownie po wyborach ogłoszono, że szczepionka będzie jeszcze w 2020 roku, bo jak Donald Trump mówił to podczas debat, to mówiono, że jest to jedna z najgłupszych wypowiedzi w historii, a Kamala Harris mówiła o tym, że jak Donald Trump powie, że to jest dobra szczepionka, to ona się nie zaszczepi. Teraz oczywiście szczepionka jest wspaniała, no bo prezydentem elektem
jest Joe Biden, więc te wszystkie rzeczy tak jakby zostały postawione na głowie, tak samo te niezwykle na przykład cnotliwie działania które się zaczęły w 2016 roku Roberta Millera, które mówię, czyli powołanie tego Special Counsel, który miał się zająć śledzeniem tych tak zwanych rzekomych rosyjskich związków w kampanii samego Donalda Trumpa, to teraz, gdy mówi się o powołaniu Special Counsel, który miałby się zająć ewentualnymi fałszerstwami wyborczymi, nieprawidłowościami, to się mówi, że to jest oczywiście olbrzymi zamach na demokrację i tak dalej. No, ale to są tylko to jest oczywiście ta hipokryzja. Natomiast wracając do ruchu Black Lives Matter, to tutaj mieliśmy takie zjawisko, które wydaje mi się potwierdziło pewne niepokoje, które przedstawiciele konserwatywnej prawicy nawet już od lat 80. W książkach, w artykułach, w mediach wyrażali. To znaczy, że z amerykańskimi uniwersytetami dzieje się coś bardzo złego, że mamy zamach w pewnym sensie na taką amerykańską tradycję. Pisał o tym chociażby już Alan Bloom w słynnej książce The Closing of American Mind, czyli przetłumaczonej na polski Umysł Zamknięty, że podkopuje się tą tradycję amerykańską, ale zarazem to jest przecież tradycja kultury zachodniej, próbując na jej miejsce wstawić coś innego, jakąś postmarksistowską wizję kultury. I często jeszcze kilka lat temu, gdy prawica takie argumenty podnosiła, mówiło się, ale to się dzieje tylko na uniwersytetach, wy przesadzacie, wy robicie z igły widły, to są tylko pojedyncze zjawiska, potem ci ludzie trafiają do społeczeństwa, społeczeństwo jest cały czas normalne, więc nie przesadzajcie. I tak mówili często liberałowie, którzy nie popierali tej wizji lewicowej, a nie tylko protesty Black Lives Matter, ale cały ten proces rewizjonizmu dotyczącego amerykańskiej historii, tego, że mamy, pojawiają się argumenty, chociażby tak jak ostatnio, że Abraham Lincoln, przypomnijmy, prezydent, który jest odpowiedzialny za zniesienie niewolnictwa, który naraził naród amerykański na wojnę w imię tego, żeby na południu znieść niewolnictwo. I był jednym z tych symboli walki w ogóle ze zniesieniem niewolnictwa. Teraz uznawany jest za kogoś, kto, jak to wyraziła chyba Board of Education w San Francisco, że Abraham Lincoln nie pokazał, że Black Lives Matter to him, czyli że czarne życia miały dla niego znaczenie. I usuwa się pomniki, oczywiście kogo popadnie i kiedyś mieliśmy do czynienia kilka lat temu tylko z tymi pomnikami takich chociażby generałów, którzy stali po stronie Konfederacji w wojnie secesyjnej. Teraz mamy chociażby Abrahama Lincolna, usunięto tak trochę profilaktycznie czy prewencyjnie pomnik Teddy'ego Roosevelta w jednym z miejsc i to jest bardzo ciekawe i to pokazuje, że rzeczywiście te negatywne zjawiska przekładają się już na zjawiska społeczne, a przekładają się także na chociażby nową administrację Joe Bidena, bo tam także ten multikulturalizm był, jak Joe Biden dokonywał tych swoich pierwszych nominacji do tej jego przyszłej administracji, to mieliśmy taką rozmowę o tym, że jak to wspaniale, bo ta administracja będzie wyglądała jak Ameryka, takiego hasła używano, czyli innymi słowy, że będą spełnione te kwoty, że będzie odpowiednia ilość kobiet, że będzie odpowiednia ilość mniejszości seksualnych, będzie odpowiednia ilość mniejszości etnicznych, ale bardzo szybko się okazało, że tutaj nie ma możliwości na jakąś trwały pokój w tej dziedzinie, bo chociażby Amerykanie azjatyckiego pochodzenia powiedzieli, że w administracji Obamy myśmy mieli 3 urzędników, Latynosi powiedzieli, że oni powinni mieć co najmniej 5 urzędników na poziomie gabinetu i takie targi się zaczęły i te targi pewnie się nigdy nie skończą, natomiast jakby absurdem tego wszystkiego pokazuje, że jeżeli nawet w administracji prezydenckiej my będziemy takich kwot używać, to ja zadałem takie pytanie w jednym ze swoich artykułów, co się wydarzy, jeżeli już nawet osiągniemy jakiś akceptowalny, że wszystkie te grupy pogodzą się co do tego, że dobrze, te kwoty są dobrze, 5 Azjatów, 3 Latynosów i tak dalej. Natomiast co się zdarzy, jeżeli na przykład jeden z tych Latynosów, albo jeden z tych Azjatów, albo jeden z jakiejś innej grupy etnicznej, albo jakaś kobieta okaże się skrajnie niekompetentny na przykład w roli, nie wiem, sekretarza stanu albo sekretarza obrony i wtedy co? Trzeba będzie wybrać na jej miejsce osobę, która będzie spełniała te same kryteria.
pan redaktor jest optymistą. Ja już pomyślałem, co się stanie, jeżeli w ramach płynności płci jeden z urzędników stwierdzi, że jest jednak kobietą albo mężczyzną i cała piramida się zaburzy i trzeba będzie ją od nowa tworzyć. No tak, tak. I to jest oczywiście też bardzo istotna kwestia. Natomiast no, absurd tego polega oczywiście na tym, że to też jest kwestia tego, o czym mówiłem wcześniej, że tego kompletnego upolitycznienia, że w tej chwili w Columbia Journalism Review, to jest takie branżowe czasopismo amerykańskie, wydawane przez Uniwersytet Columbia. Opisywany był bardzo ciekawy artykuł, znalazłem ostatnio, który opisywał to, że CNN ma teraz problem, bo muszą jakby po wyborach, ponieważ jeżeli chodzi o lata prezydentury Trumpa, no to było jasne, jakie jest ich zadanie. Oni musieli Trumpa kontrolować, musieli pilnować amerykańskiej demokracji i ten system, taki styl konfrontacyjny przyjąć. Pamiętamy Jima Acosta, to był korespondent w Białym Domu, który de facto takie, jak to się mówi po angielsku, shouting matches, czyli takie pojedynki na krzyki z Donaldem Trumpem uprawiał, przerywając prezydentowi i tak dalej. Natomiast w tym artykule Columbia Journalism Review, który się powoływał na pewne źródła w CNN, było takie stwierdzenie, no teraz skoro prezydentem będzie Biden, no to właściwie tak nie do końca jest pomysł na to, jaką narrację nową przygotować. Co oczywiście samo w sobie pokazuje, jak media te głównego nurtu mają nastawienie do polityki, że muszą wybrać jakąś narrację. Oczywiście w czasie prezydentury Trumpa narracja była taka, że Trump jest bardzo zły i jest zagrożeniem dla demokracji. No oczywiście ta narracja nie może być zastosowana do Joe Bidena. Natomiast efekty tego zagubienia mediów w pewnym sensie już widzimy, bo jak patrzymy sobie na konferencję Joe Bidena, no to one przypominają raczej takie występy, tak jakbyśmy zaprosili pięciolatka, prawda? Czasem w telewizji są takie obrazki, że jakiś pięciolatek po raz pierwszy znajduje się przed kamerą i prowadzący robi wszystko, żeby tylko ten pięciolatek przypadkiem się za bardzo nie zestresował, więc de facto Joe Biden dostaje takie pytania typu, jaki jest pana ulubiony kolor i jak pan może inaczej opisać to, jak pan jest fantastyczny, no tak mówiąc troszeczkę chociaż ironicznie. Pamiętając pewien film zespołu Monty Pythona, można także polec na pytaniu o to, jaki jest ulubiony kolor tak jest danej osoby i można się skompromitować w każdej z sytuacji. A myślę, że upieczenie przez media w radosnym czy w przyjaznym uścisku może być równie bolesne jak upieczenie na ogniu pytań nieprzychylnych czy zadawanych z rzeczywiście nieukrywaną złą intencją. To też jest początek debaty o tym, czy mają być media w Polsce, ale to się umówimy na inny czas. To może ja tylko teraz coś od siebie dodam, że kiedyś miałem przy okazji strajku kobiet spór na Twitterze z pewnym dziennikarzem szacownej stacji Euronews. Spojrzałem na profil tego dziennikarza na Twitterze. Połowa jego tweetów to były retweety trzech polityków. Podawał dalej bez komentarza pana Biedronia, pana Tuska i zdaje się jeszcze pana Zandberga i na tym polegała jego rola dziennikarza, że nie pisał nic od siebie, tylko podawał dalej bez komentarza to, co pisali jego politycy ulubieni i być może tak media sobie wyobrażają politycy liberalno-lewicowi i tak sobie wyobraża ten system rolę dziennikarzy jako powielaczy treści polityków, którym służą. Maciej Kożuszek, dziennikarz tygodnika Gazeta Polska, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. I do usłyszenia.